Kuleczki i zabawka. To Mario i Luigi. Zabawki z serii Super Mario. Teraz w Kinder Joy. Ależ ten czas szybko leci, już 19.50. Zapraszam więc na debatę dnia w Polsacie. Ja się nazywam Grzegorz Jankowski. Witam Państwa serdecznie. Drodzy Państwo, dziś tradycyjnie trzy części debaty i trzy tematy. W pierwszej części o premierze Morawieckim, który wysyła do Trybunału Konstytucyjnego konwencję stambulską. Ciekawe, jaką Trybunał podejmie decyzję. To w części pierwszej. W części drugiej o koronawirusie. Mamy dzisiaj 615 nowych przypadków zakażeń. Rekord jak do tej pory, 15 zgonów. Z czego to się bierze? O co chodzi? Zapytam o to dzisiaj lekarzy. A w trzeciej części z szefem, przewodniczącym Państwowej Komisji, no mówi się na niej antypedofilskiej, pan Błażej Kmieciak. Zapytam go o cele jego pracy. Drodzy Państwo, ale zaczynamy od tematu numer jeden. Od konwencji stambulskiej w Trybunale Konstytucyjnym. O co chodzi? Wprowadzi w Was to ten króciutki felieton. Zdecydowałem o skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o zbadanie zgodności konwencji stambulskiej z konstytucją. Ona otwiera szeroko drzwi na między innymi, i takie jest moje zdanie, trzecią płeć. To są bardzo poważne wątpliwości. Przeczekamy, może coś się wyjaśni, może Jarosław Kaczyński pomoże, może poskromi Zbigniewa Ziobrę. Szkoda tylko, że w tle są maltretowane kobiety i granie na emocjach. Nigdy nie było zarzutów co do zgodności z konstytucją konwencji stambulskiej. Tymczasem dzisiaj nagle premier Morawiecki wyciąga jakieś króliki z kapelusza. To jest absurd. Zaczynamy pracę nad własnym projektem konwencji, który te wszystkie elementy, które są ważne w konwencji stambulskiej, zachowa, a te wszystkie głupstwa i brednie, które tam próbowano dopisać, wyrzuci. I czas na dyskusję. W wirtualnym studio goszczą dzisiaj pani Paulina Henning-Kloska z Koalicji Obywatelskiej. Dobry wieczór pani. Witam serdecznie pana redaktora, witam wszystkich widzów. Pani Joanna Borowiak, posłanka Prawa i Sprawiedliwości. Dobry wieczór. Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. Pan poseł Arkadiusz Iwaniak z Lewicy. Witam pana. Dzień dobry, witam serdecznie. Oraz pan Tadeusz Woźniak, poseł Solidarnej Polski. Kłaniam się panu nisko. Kłaniam się wszystkim państwu. Dobry wieczór. Drodzy goście, pan premier Morawiecki wysłał do Trybunału Konstytucyjnego konwencję stambulską. Czy dobrze zrobił i rozwiązał wreszcie spór o ten dokument? Zaczyna pani Henning-Kloska. Że ja w ogóle nie rozumiem, dlaczego Trybunał miałby się zajmować. Ja może na początek zaleciłabym wszystkim politykom Zjednoczonej Prawicy, żeby po prostu zapoznali się z tym dokumentem i nie opowiadali, że w tym dokumencie mowa jest o jakiejś trzeciej płci albo innych kwestiach światopoglądowych. To jest dokument, który nakłada na rządy państw, które go przyjęły, walkę z przemocą wobec słabszych, wobec wykluczonych. To jest dokument, który mniej więcej rysuje ramy tej i mechanizmy, jakie może wdrożyć. Przemoc domowa między innymi w okresie epidemii wzrosła. To statystyki jednoznacznie to potwierdzają i to nie jest absolutnie moment, w którym powinniśmy robić jakikolwiek krok wstecz w tym zakresie. Natomiast mam wrażenie, że do Trybunału Konstytucyjnego lądują wszystkie jakieś takie sporne wewnątrz Zjednoczonej Prawicy sprawy, których Zjednoczona Prawica nie jest w stanie rozwiązać. Przykład zaostrzenia prawa aborcyjnego, który trafił tam już w poprzedniej kadencji i w tej kadencji po raz kolejny. To jest przykład, nie wiem, zgodności traktatów europejskich z polską konstytucją, bo taki wniosek przecież Zbigniewa Ziobry również został złożony do Trybunału Konstytucyjnego, co jest dla mnie kompletnie niezrozumiałe. No i dzisiaj przykład kolejny, no tych przykładów oczywiście można by więcej wyciągnąć z kapelusza, natomiast dzisiaj mamy przykład właśnie konwencji antyprzemocowej. No, szanowni państwo, naprawdę to jakby
Ja rozumiem, że można było mieć wątpliwości, czy ten dokument podpisać, natomiast wycofywanie się dzisiaj z niego to jest sygnał dla wszelkich sprawców przemocy, w tym przemocy w rodzinie, wobec kobiet, wobec dzieci, wobec osób słabszych, seniorów, jakkolwiek by na przemoc nie patrzeć, do tego, że jakby robimy jakiś krok wstecz w tym zakresie. Do mojego biura przychodzą... Przechodzą, ja tylko powiem, tysiące maltretowanych kobiet, może tysiące przesadziłam, ale naprawdę wiele maltretowanych kobiet, które nie wiedzą, zwłaszcza w Polsce powiatowej, w Polsce gminnej, gdzie zwrócić się o pomoc i nie róbmy w tym zakresie żadnego kroku wstecz. Nie warto w ramach nawet jakiejś walki o stołki w ramach Zjednoczonej Prawicy. Walka o stołki w ramach Zjednoczonej Prawicy i dlatego konwencja ląduje w Trybunale Stanu. Pani Henning-Kloska nie rozumie, dlaczego pan... Tak jest, Trybunale Konstytucyjnym, przepraszam, pani Henning-Kloska nie rozumie ruchu pana premiera. To w takim razie zapytam przedstawiciela Zjednoczonej Prawicy, pani Borowiak, dlaczego pan premier złożył do Trybunału ten dokument? Przede wszystkim chcę się stanowczo sprzeciwić manipulacjom, jakoby jakiekolwiek działania związane z konwencją stambulską miałyby prowadzić, czy miałyby być dowodem na przyzwolenie na przemoc, zwłaszcza przemoc domową. Chcę powiedzieć, że artykuł 30 Konstytucji Polskiej nakłada na państwo obowiązek ochrony ofiar przemocy i rząd Prawa i Sprawiedliwości robi to bardzo dobrze. Chciałoby się powiedzieć, jak nikt dotąd. Wprowadziliśmy ustawę antyprzemocową, zaostrzającą przepisy. Ofiary przemocy są otaczane opieką. Agresor, domownik, agresor jest odseparowywany, co wcześniej niestety nie miało miejsca, bo ofiara przemocy musiała z agresorem przebywać w jednym mieszkaniu, w jednym domu. Dzisiaj te przepisy są już zgoła inne. I bardzo proszę panią poseł, żeby nie dokonywać tego typu manipulacji. Ja rozumiem, że jest to przekaz Platformy Koalicji, żeby mówić w ten sposób, ale ochrona ofiar przemocy tak, natomiast nie dla otwierania tylnej furtki i wprowadzania rewolucji. Ale pani poseł, to ja dopytam w takim razie, dlaczego akurat Trybunał Konstytucyjny i czy prawdziwe jest stwierdzenie pani Henning-Kloski, która mówi, że jest to efekt wewnętrznych tarć w Zjednoczonej Prawicy? Nie, no absolutnie nie. Proszę zauważyć, gdyby pani poseł z Koalicji Obywatelskiej, czy każdy inny zainteresowany tą sprawą, zechciał zwrócić uwagę, jak posłowie głosowali nad przyjęciem tej konwencji, to byłoby oczywiste, że została ona przyjęta większością ówczesnej opcji rządzącej, przy sprzeciwie 177 posłów, którzy chcieli zupełnie innego zapisu. Mówimy tak dla ochrony ofiar przemocy i naprawdę nie odbierajmy panu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu prawa do tego, aby skierować taki wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, aby Trybunał zbadał te wątpliwości, które się nasuwają, a to są takie wątpliwości, jak na przykład tłumaczenie na język polski pojęcia gender, gdzie wprowadza się pojęcia płci społeczno-kulturowej, jak na przykład prawo rodziców do wychowywania dzieci w zgodzie z własnym sumieniem, czy wreszcie bezstronność państwa pani światopoglądowych. Prawo rodziców bardzo to proszę, proszę mi nie przeszkadzać. Pani poseł Borowiak, też proszę do kropki, pani poseł. Tak, chodzi o to, żeby mieć jasność w sprawie. Trzeba chronić ofiary przemocy, zwłaszcza ofiary przemocy domowej. Natomiast tak jak słyszeliśmy dzisiaj, MSZ w związku z dyspozycją pana premiera podjął działania dyplomatyczne, aby państwa porozumiały się co do tego, w jaki sposób podjąć wspólne działania w zakresie ochrony ofiar przemocy, nie tylko przemocy domowej, tak by nie było tego otwierania tylnej furtki, by nie było przeprowadzania rewolucji kulturowej, bo de facto tego państwo z Koalicji Obywatelskiej i tu pani poseł, dziękuję pani poseł bardzo. Przechodzimy do pana Arkadiusza Iwaniaka z Lewicy. No właśnie, tu chodzi o rewolucję kulturową, nie żadną tam przemoc, tylko tak naprawdę gender, płci kulturowe, tak rozumiem wypowiedzi polityków prawicy. Czy pana to przekonuje? No, panie redaktorze, oczywiście, że nie przekonuje. To jest próba narzucenia pewnej narracji, że jakby w stwierdzeniu, czy też określeniu gender,
kryje się, czy też nasze środowisko próbuje wprowadzić trzecią, czwartą, piątą płeć. Nie, to jest po prostu pomylenie z poplątaniem, bo tak naprawdę chodzi o to, że płeć społeczno-kulturowa, to po prostu trzeba to przeczytać, zrozumieć. Ale co to jest płeć społeczno-kulturowa, panie pośle, w takim razie? Zaraz do tego wrócę, panie redaktorze. Ale co do konwencji antyprzemocowej, przecież ona, gdy była procedowana w Polsce, to była sprawdzana, jeśli chodzi o zgodność z polskimi przepisami, z polskimi normami. A więc dzisiaj sprawdzanie tego, czy jest zgodna z polską konstytucją, jest po prostu absurdalne. I to zgadzam się tutaj z tym, że to jest próba przykrycia pewnej awantury w rządzie. To po pierwsze. Po drugie, mam nadzieję, że pani moja przedmówczyni przejęzyczyła się, mówiąc tak dla ofiar przemocy domowej. Ja rozumiem, że nie chodzi o to, że tu jest zgoda na prawicy na to, żeby ta przemoc była szerzona. Tak pani powiedziała, dlatego mówię, że mam nadzieję, że się pani przejęzyczyła, mam nadzieję. Pani poseł, teraz pan poseł mówi. Poza tym prosiła pani o kulturę swoją przedmówczynię, więc proszę. Ja nie kłamię, to wystarczy odtworzyć, co pani powiedziała. Poza tym powiedziała pani również, i proszę tego odsłuchać, że państwo Prawa i Sprawiedliwości otacza osoby, ofiary wielką pomocą. No to niestety, chcę zwrócić uwagę, że prezydent Duda musiał ułaskawić sprawcę pedofilii, czynów pedofilskich, żeby ta rodzina mogła żyć. Ale to jest nieprawda. O czym pan mówi, panie pośle? Drodzy goście, a ja zwracam się do pana Iwaniaka, bo obiecał mi pan odpowiedź na pytanie, co to jest płeć społeczno-kulturowa, bo ja tak nie do końca wiem. I nasi widzowie. To trzeba na to spojrzeć zupełnie inaczej. My patrzymy na mężczyznę. Błagam panią, niech pan poseł ma teraz głos. My patrzymy na, panie redaktorze, są dwie płci. Męska i żeńska. Męska i żeńska. I to jest jak gdyby oczywiste, normalne. Tak zostaliśmy wychowani i nikt tego jakby nie podważa. Społeczno-kulturowa to jest po prostu, pod jakim kątem patrzymy. Bo pamiętajmy również o tym, że i to by chciała pewnie prawica, żeby kobieta mogła zajmować się kuchnią i tam jest jakby jej miejsce, bo do tego to się sprowadza. I to jest to spojrzenie, że patrzymy na jedną płeć i na drugą pod różnym kątem. Panie pośle, to jeżeli kobieta na przykład nie zajmuje się kuchnią, to ma inną płeć, a ta, która zajmuje się kuchnią, ma inną płeć? Proszę jaśniej. Nie, to jest jak gdyby próba identyfikowania, że kobiety to są inaczej w naszej tradycji, w naszej historii jakby ułożone i powinny się zupełnie czym innym zajmować. I to jest próba jakby identyfikacji tego... Pan poseł mówi o rolach społecznych teraz. Wracamy tego, do pana posła. I to jest kwestia spojrzenia na to wszystko, a próba odwracania kota ogonem, że to jest próba wprowadzania kolejnych płci do naszej dyskusji, jest po prostu kompletnie absurdalna. Tym bardziej, że panie redaktorze, zwróćmy na uwagę, że żeby przykryć awanturę w rządzie, to po pierwsze podział Mazowsza, po drugie będziemy rozmawiali. Ja próbuję właśnie dojść do tych płci społeczno-kulturowych. Mi się wydaje, że pan tak nie do końca jasno wytłumaczył, o co chodzi. A ile tych płci jest w takim razie? Czy to prawda, jak słyszymy, że jest 56 czy coś takiego? Znaczy są, w mojej ocenie są dwie. Wie. Dobra. I pan redaktor je wymieni. Okej, przechodzimy w takim razie, dziękuję panu, panie pośle, przechodzimy do pana Tadeusza Woźniaka, Solidarna Polska. No właśnie, to wy żeście wywołali tak naprawdę ten temat, bo ta konwencja jest już w Polsce od 5 lat i teraz nagle po wyborach, kiedy są targi o to, jak ma wyglądać nowy rząd, Solidarna Polska wyciąga sprawę konwencji i używa tego jako narzędzia. Mylę się, panie pośle? No, jest pewna teza, którą pan postawił w pytaniu. Jeśli tak, to oczywiście jest to pomyłka. Myśmy od dłuższego czasu w swoim gronie mówili o tym, że są pewne przepisy prawne, które nas nie do końca satysfakcjonują, bo tak zwana konwencja antyprzemocowa wobec kobiet, zwana potocznie konwencją stambulską, ona oczywiście zawiera w sobie pewne przepisy mówiące o ochronie kobiet przed przemocą. Zresztą ja bym raczej skłaniał się, żeby chronić i kobiety, i mężczyzn, bo tutaj oczywiście też nie możemy mówić, że kobiety
kobiety mogą, nie wiem, znęcać się nad mężczyznami, a przecież takie przypadki także się zdarzają. Tylko że właśnie tam w tej konwencji pomylono pewne pojęcia, o czym już wspominała pani poseł Borowiak. Występują dwie nazwy angielskie, seks i gender. I według naszej oceny słowo seks świadczy o płci męskiej czy żeńskiej, a gender to jest właśnie ta wieloznaczność tej płci kulturowej. Tak, tych płci określa się, że jest 56, zresztą podobnie to jakby rozszerzeniem tych ideologii gender jest także ta ideologia LGBT, co ciągle się nas pomaga. Panie pośle, te argumenty rozumiemy, ale pozwolę sobie panu przerwać, bo tak... No nie, panie redaktorze, ich nie rozumiem. Ja wrócę, zaraz, drogie panie, za chwilę do was wrócę, ale ja jeszcze raz powtórzę to pytanie do pana Tadeusza Woźniaka z Solidarnej Polski. Proszę. Dlaczego to się dzieje, ta dyskusja teraz? Mamy kryzys gospodarczy, mamy epidemię w tej chwili i teraz nagle po 5 latach obowiązywania w Polsce tej konwencji ona wychodzi i jest głównym tematem wszystkich rozmów. I to przez was, panie pośle. To jest właśnie dobry moment, ponieważ jesteśmy po serii wyborów. Mamy 3 lata spokojnej pracy przed kolejnymi wyborami, gdzie też oczywiście wiemy, że będą pewne napięcia i tak dalej. I pewne tematy wtedy wywołują nadreakcje. Tutaj pyta pan, czy to jest dobry czas. Proszę pana, a czy lepszym czasem było złożenie podpisu przez pana Komorowskiego kilka dni po katastrofie smoleńskiej, kiedy on właśnie złożył podpis ratyfikacyjny pod tą właśnie konwencją? 4 dni po śmierci naszych przywódców, naszych przyjaciół, naszych kolegów, to był dramat ogólnopolski. Zresztą przypomnę, że jeśli chodzi o przemoc, to właśnie pan prezydent Komorowski był łaskaw stwierdzić, że są sytuacje, gdzie trzeba lać dechą. Nikt z nas nie używa takich słów, bo to świadczy o pewnym przyzwoleniu, a nawet nawoływaniu do przemocy, bo jak trzeba, to trzeba lać dechą. A my uważamy, że nie, trzeba chronić ofiary przemocy i będziemy to robić zawsze. A Trybunał Konstytucyjny jest w Polsce najwyższą instancją do tego, aby orzekać zgodność przepisów prawa z polską konstytucją. I odesłanie w razie jakichkolwiek wątpliwości do Trybunału Konstytucyjnego, aby ten się odniósł, czy wszystkie zapisy przepisów prawa są zgodne z polską konstytucją, jest jak Panie najbardziej pośle, zasadny i tak trzeba. Moment był na przykład w roku 16, to było wtedy, kiedy już mieliście władzę. Moment był w roku 17, był w 18, nie wykorzystaliście tego momentu. Przechodzimy do pani Henning-Kloski. Właściwie dlaczego nie ocenić tego dokumentu w Trybunale Konstytucyjnym? Warto zbadać w takim razie, czy te zapisy tego dokumentu, tej konwencji są zgodne z polską najwyższą ustawą. Dlaczego już by nie? Znaczy, przede wszystkim, panie redaktorze, jeżeli pan się cały czas zastanawia, jaki jest powód, że właśnie teraz rozgorzała ta dyskusja, to ja panu powiem. Zbigniew Ziobro mówi Jarosławowi Kaczyńskiemu dokładnie to. Jeżeli nie dostanę stołków, które chcę, jeżeli obetniesz mi udział w spółkach Skarbu Państwa dla moich kolegów, przyjaciół, znajomych Królika, jeżeli obetniesz mi ministerstwa, to będę wywoływał trudne dla ciebie, trudne, ale tam, ja nie przerywałam panu. Pani poseł ma teraz głos, panie pośle, panie pośle, za chwilę pan odpowie, pani poseł ma głos. Przecież gdyby Zbigniew Ziobro chciał naprawdę rozmawiać o konwencji stambulskiej, to rozmawiałby o tym z prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej w trakcie trwania kampanii albo w trakcie ostatniej zeszłorocznej kampanii parlamentarnej. Rozmawia dziś, bo mówi Jarosławowi Kaczyńskiemu i dokończę swoją myśl wcześniejszą. Jeżeli, Jarku drogi, obetniesz mi ministerstwa, obetniesz mi spółki, to ja będę ci wymyślał różne dziwne, trudne tematy, w ramach której, w ramach Zjednoczonej Prawicy nie mamy wspólnego stanowiska, albo które są dla nas niewygodne. Pani poseł, ale to rozumiemy. Ale co stoi na przeszkodzie, żeby te przepisy sprawdzić, czy są zgodne z konstytucją? Znaczy, no jakby ja nie, jakby po pierwsze, ja chcę chronić ofiary przemocy. I ta konwencja jest o tym. I nie wyobrażam sobie, żeby Polska nagle ją wypowiedziała. I nie wyobrażam sobie, bo może następnym krokiem Zjednoczonej Prawicy będzie powrót do tego horrendalnie głupiego projektu, w którym był zapis, że jedno pobicie nie jest przemocą w rodzinie, że trzeba uderzyć drugi, trzeci albo czwarty raz, żeby można było założyć niebieską, zadzwonić na niebieską, błękitną linię, czy założyć kartę przemocową rodzinie. Prawda jest taka, że już w poprzedniej kadencji Prawo i Sprawiedliwość miało takie zapędy, by luzować sprawcom przemocy w rodzinie przepisy. Ale pani poseł, Prawo i Sprawiedliwość przegłosowało ustawę antyprzemocową.
aż były czy ta ustawa antyprzemocowa, pani poseł, nie wystarcza do walki? Że postawiliśmy was pod ścianą, to zaoszczyliście przepisy. Szanowna pani poseł, jeszcze jedno krótkie pytanie, bo PiS uchwalił ustawę antyprzemocową. Czy ta ustawa antyprzemocowa nie wystarcza do walki z przemocą w rodzinie? To była dobra ustawa. Tak jak powiedziałam, myśmy zresztą na poziomie COVID-u walczyły jako posłanki w Sejmie między innymi o to, by nie zamykać możliwości eliminacji z domu w trakcie epidemii sprawcy przemocy, bo również takie przepisy by weszły w ramach jednej z tarcz. I oczywiście, że trzeba zwiększać ochronę kobiet, ale przede wszystkim też trzeba zwiększać środki na pomoc ofiarom przemocy. Ja to rozumiem, pani poseł, ale mówimy o czymś innym, że mamy ustawę antyprzemocową, to po co nam konwencja? Na profesjonalną, psychologiczną pomoc. Jeszcze raz? Mamy ustawę antyprzemocową, o której pani mówi, że jest dobra, to po co nam ta konwencja? Konwencję przyjęliśmy, bo ona wprowadzała ramy. I dzisiaj, tak jak powiedziałam, wyjście z tej konwencji byłoby pewnym sygnałem luzowania twardej polityki wobec sprawców. I tu stawiamy kropkę, przechodzimy do pani Joanny Borowiak. No właśnie, pan Zbigniew Ziobro wrzuca Prawu i Sprawiedliwości, prezesowi tej partii, tego rodzaju trudne tematy w ramach negocjacji. Wiem, że to cały czas wraca, ale mnie to bardzo interesuje, czy faktycznie jest to język negocjacji przed rekonstrukcją rządu? Ale proszę zauważyć, że ten temat jakby powracał od pewnego czasu i był takie informacje mogliśmy słyszeć nie tylko z ust przedstawicieli Solidarnej Polski, ale również swoje opinie na ten temat wygłaszała pani minister Maląg z Prawa i Sprawiedliwości czy pani minister Emilewicz z Porozumienia. Prawo i Sprawiedliwość chroni ofiary przemocy. Pokazaliśmy to dobitnie. Dzisiaj, kiedy słucham pani poseł z Koalicji Obywatelskiej, która mówi, że chce chronić ofiary przemocy, to zapytam, dlaczego w takim razie, kiedy zaostrzaliśmy w poprzedniej kadencji kary za przestępstwa pedofilskie, państwo byliście przeciwni temu. Dlaczego tego nie chcieliście? Przecież to także są ofiary przemocy i to wyjątkowo... Z wielu względów, pani poseł, bo tam... Pani poseł, ja jeszcze muszę... Teraz pani Borowiak. Pani bardzo długo mówiła. Dlaczego nie chcieliście państwo rejestru pedofilów? Nie chcieliście zaostrzyć przepisów antyprzemocowych. Ja tylko jeszcze raz przypomnę. Ustawa antyprzemocowa, która dobrze działa. Poszerzyliśmy w bardzo znaczący sposób placówki pomocowe. Chronimy ofiary przemocy, nie tylko kobiety, ale w ogóle ofiary przemocy. Tak jak pani powiedziała, dzieci, seniorów, mężczyzn. Chronimy ofiary przemocy. Dlatego dobrze te przepisy działają w Polsce. Ale chcemy wspólnie z innymi państwami europejskimi podjąć takie działania, aby faktycznie ustanowić takie przepisy, które będą chroniły ofiary przemocy, ale również takie, które będą chroniły rodzinę, a nie wprowadzały tylną furtką właśnie to takie pani zapisy. Pani poseł, to ja dopytam w ten sposób. Zaraz, drodzy państwo. Ja chciałem dopytać panią poseł Borowiak obyczajowej. O jedną rzecz. Rozumiem, że Konfederacja jest za wypowiedzeniem tej konwencji. Rozumiem, że Solidarna Polska jest za wypowiedzeniem tej konwencji. Jakie jest stanowisko Prawa i Sprawiedliwości, czyli pani partii? Stanowisko Prawa i Sprawiedliwości bardzo wyraźnie przedstawił pan premier Mateusz Morawiecki, odsyłając czy kierując pewne zapisy konwencji do Trybunału Konstytucyjnego. Pani już to wierzy? Aby Trybunał zbadał zgodność tych zapisów z polską konstytucją. Pani poseł, apeluję do pani jeszcze raz. Proszę przestać manipulować, bo posługujecie się państwo jako formacja polityczna bardzo często fake newsami i manipulacjami. Ja nie wiem, co chcecie osiągnąć, ale prawdopodobnie, albo nawet jestem tego pewna, chcecie po prostu wprowadzać Polaków w błąd i siać zamęt. Bardzo o to proszę, i stanowczo przeciwstawiam się takim manipulacjom i wprowadzaniu, jeszcze raz powtórzę, Polaków. Czy mogę? Temperatura dyskusji rośnie. Ustawa antyprzemocowa. Panie redaktorze, czy mogę? Pani poseł, drogie panie. Niepotrzebne są nam zapisy wprowadzające... Dziękuję pani poseł Borowiak. Dziękuję pani poseł Borowiak. Przechodzimy do pana Arkadiusza Iwaniaka. I tu powtórzę swoje pytanie. Jeżeli mamy ustawę antyprzemocową, jeżeli mamy instytucje powołane do walki z przemocą, to po cóż nam ta konwencja?
Dlatego, panie redaktorze, że codziennie blisko 250 jest ofiar przemocy domowej. To między innymi. To dlatego, a między innymi, prawo nie wystarcza w takim razie? No jak pokazuje życie, po pierwsze nie wystarcza. Poza tym, panie redaktorze, powiedzmy sobie szczerze, konwencja antyprzemocowa jakby daje pewne możliwości, ustala pewne normy dla krajów wchodzących w skład Unii Europejskiej po to, żeby takie ustawy później na arenie tej krajowej zostały wprowadzone. Że one zostały wprowadzone, wynika między innymi również z tej konwencji, co nie znaczy, że musimy robić krok... Ale pani poseł, teraz pan Iwaniak. Pani poseł, ja rozumiem, że być kulturalnym to trudno, ale naprawdę, proszę. I ta konwencja powoduje również to, że Polska musi raportować z sytuacji, jaka w Polsce ma miejsce. Komu raportować? No jest tam to ściśle opisane, że się przedstawia raporty, że jest to wszystko monitorowane. No między innymi o to chodzi, żeby instytucje Unii Europejskiej... Działamy według pewnych zasad i norm, które są najważniejsze dla Unii Europejskiej. Jedną z tych zasad jest również to, że musimy przestrzegać tych konwencji i zapisów, które jakby są przez kraje Unii Europejskiej przyjęte. I to jest dzisiaj najważniejsze. Próba mówienia, że ta konwencja pokazuje kolejne płci, że stawia polską rodzinę jakby w złym świetle, i z drugiej strony premier, który mówi, że on chce zbadać to z konstytucją, to jedno z drugim się kompletnie kupuje. I tu panu muszę wejść w słowo, bo muszę skończyć pierwszą część debaty. Paulina Henning-Kloska z Koalicji. Przepraszam pana Woźniaka serdecznie, pani Joanna Borowiak z Prawa i Sprawiedliwości, Arkadiusz Iwaniak z Lewicy, Tadeusz Woźniak z Solidarnej Polski. Dziękuję serdecznie. Przepraszam, że tak krótko. Drodzy państwo, kończymy dyskusję o gender za chwilę, o koronawirusie. Dlaczego jest tyle nowych przypadków zakażeń? Zostańcie z nami. Smakołyk na drogę. Wow, Kinder Joy! Pyszny mleczno-kakaowy krem, chrupiące kuleczki i zabawka. To Mario i Luigi! Zabawki z serii Super Mario, teraz w Kinder Joy. Knorr Fix naturalnie smaczne. 100% naturalnych składników. Pyszne. Wielki finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład laptop Dell teraz taniej o 400 zł. iPhone 11 Pro teraz taniej o 400 zł. Wygrałam! Witamy w świecie Eurojackpot. Chcę zafundować coś mojej mamie. Kolacja w restauracji? Domek nad jeziorem? A może relaks na działce? Marzenia spełniają się bardziej. Eurojackpot. Teraz do wygrania 260 milionów złotych. Polacy wiedzą, jak zrobić dobry klimat. Potrafimy łapać chwilę i wykorzystać każdy jej promyk. Nawet jeśli nie zawsze jest pogodnie, bije od nas ciepło. Lubimy tworzyć coś swojego i dzielić się z bliskimi dobrą energią. Włącz własny prąd na mamyklimat.pl. Po pracowitym dniu zasługujemy na małą nagrodę, której sam nie mogę się oprzeć. Chrupiąca bagietka i camembert prezydent. Aksamitna skórka, kremowe wnętrze i delikatny smak. Doskonałe. Kiedy chcę rozkoszować się smakiem, wybieram camembert prezydent. Prezydent. Smakuj życie. Wciąga mnie, cicho modląc się ofiary, bić
gdzie serca chce. Play na kartę YouTube, TikTok, Facebook, Messenger i Instagram za darmo na lato. Bez zużywania gigabajtów. Aktywuj w aplikacji Play 24. Play, największa sieć komórkowa w Polsce. Play. Odkryj z Sealanem mój sekret świeżości. Nowy Sealan. Zapach świeżego prania nawet do 140 dni. Rozkoszuj się intensywnym zapachem, który utrzymuje się przez cały dzień. Otul się zapachem świeżego prania. Nawet do 140 dni. Nowy Sealan. Zapach, który pokochasz. Radość czy możliwość zakażenia drogą kropelkową? Ciekawość czy kontakt z groźnymi zarazkami? Przyjaźń czy zagrożenie poważną chorobą? Zależy mi na bezpiecznym rozwoju Stasia. Dlatego zaszczepiłam go przeciwko meningokokom typu B. Hej! To wyjątkowo groźne bakterie, bo objawy są początkowo podobne do przeziębienia, a choroba już w 24 godziny może się rozwinąć w sepsę. Szczególnie zagrożone są dzieci do 5 roku życia. Nie czekaj. Zapytaj swojego pediatra o szczepienie przeciwko meningokokom typu B. Czy wiesz, że kopalnia soli Wieliczka to jedno z pierwszych 12 miejsc i obiektów na świecie wpisanych na listę UNESCO? Jestem przewodnikiem. Chętnie uchylę przed Tobą drzwi do podziemnego, wykutego w soli świata. Spotkajmy się w kopalni tajemnic. Przygotuj broń. Zawrzyj sojusze i poprowadź swoje siły do bitwy. Pobierz teraz Guns of Glory na telefon komórkowy. Dzięki Lidlowym cenom praca w Reasz iskry lecą. Już od soboty oferta, która wszystkich majsterkowiczów przyprawi o zawrót głowy. Szlifierka kątowa z płynną regulacją obrotów. Jedynie za 99 zł. Ręczna piła tarczowa z prowadnicą laserową niewiarygodnie tanio. Tylko 169 zł. A młotowiertarka o sile uderzenia aż 5 dżuli. W rewelacyjnej cenie. 199 zł. Oszczędzaj dzięki Lidlowym cenom. Lidl. Więcej na radość z życia. Sąsiedzie, żona ciekawa, co tam sąsiad montuje. Esoleo. Instalację fotowoltaiczną. No i tak jej powiedziałem, a ona... A po co to, a na co to? No, żeby mniej płacić. Za prąd. No, ale to pewnie za chłodu z tym. Wszystkie formalności załatwili za nas. Zaprojektowali, pomogli w uzyskaniu kredytu. Szybko zamontowali i nie uwierzy sąsiad, możemy dostać nawet dotację 5000 zł. 5000? A na start nie wydaliśmy ani złotówki. O, i teraz wszystko jasne. Jak słońce. Esoleo. Nieskończona energia. Wybierz instalację fotowoltaiczną Esoleo i płać mniej za prąd. Przyjdź do salonów Plusa i cyfrowego Polsatu i sprawdź, jakie to proste. Promyczku, my też będziemy czerpać energię ze słońca. Ja już dawno wpadłam na ten pomysł, Stefan. Huawei App Gallery. Sklep z wieloma aplikacjami. Odkryj na smartfonach P40 Lite i P40 Lite E. Ogłoszenie prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W trudnych czasach łatwiej wpaść w pułapkę i nabrać się na alternatywną inwestycję finansową. Uważaj na oferty, które fałszywie obiecują szybki, pewny i wysoki zysk bez ryzyka. Otrzymałeś e-mail lub SMS z taką ofertą? Ktoś kusi cię nią w mediach społecznościowych? Uważaj, to może być oszustwo lub próba kradzieży. Zanim zdecydujesz, sprawdzaj, czytaj, pytaj. Bezpłatna porada konsumencka. 801-440-220. Ten dzisiejszy wynik rzeczywiście niepokoi. Przekroczyliśmy pułap 600 zakażeń na dobę. No niestety nadal tutaj Śląsk dominuje i on jeszcze będzie dominował. Wiąże się to z tym, że Polacy przestali w ostatnim czasie przestrzegać pewnych zapisów, które cały czas obowiązują. Weźmy przykład Włoch czy Hiszpanii, gdzie mandatownik za nieprzestrzeganie reżimu sanitarno-epidemiologicznego zdecydowanie poszedł w górę. Może jest to jedyna możliwość, żeby kogoś przekonać do odpowiedzialności, ale jeżeli nie chcemy, żeby taka sytuacja miała miejsce, zacznijmy zachowywać się odpowiedzialnie. Nie jest wykluczone,
że rzeczywiście, jeżeli ta sytuacja będzie się pogarszać, to trzeba będzie dalej ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa. 615 zakażeń nowych dzisiaj, to jest rekord, drodzy Państwo, 15 zgonów. Co się dzieje? To pytanie zadam za chwilę moim gościom. Pierwszy z nich to pan doktor habilitowany Ernest Kuchar, specjalista chorób zakaźnych, kierownik kliniki pediatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ekspert LuxMed oraz pan Michał Sutkowski, prezes warszawskich lekarzy rodzinnych. Witam panów serdecznie, dzień dobry. Dobry wieczór. Właściwie dobry wieczór, tak jest. Zaczynamy od pana doktora Kuchara. Co się dzieje? Trwa pandemia koronawirusa. Zaczęła się od pierwszego przypadku 4 marca bieżącego roku. No i cały czas trwa. Proszę państwa, czasami są takie dyskusje, czy to pierwsza jeszcze fala trwa, czy druga fala. Proszę zwrócić uwagę, że liczba zachorowań w ogóle ma taki kształt falujący. Raz jest troszeczkę więcej, raz troszeczkę mniej. Natomiast na pewno czeka nas duży wzrost zachorowań jesienią. Co do tego nikt nie ma chyba wątpliwości. Ale panie doktorze, jeżeli jest 615 przypadków dzisiaj, to ja się boję, że będzie, nie wiem, 1000 za 2 tygodnie. Mam się już bać, czy nie? Bać to się można zawsze, ale to jest reakcja emocjonalna. My mówimy raczej o bardziej racjonalnych zachowaniach. Po pierwsze, z czego może wynikać liczba taka wykrytych dodatnich wyników? Bo o tym mówimy. Na pewno ze zwiększonej liczby zachorowań, ale też ze zwiększonej liczby testów i wreszcie ze sposobu kwalifikacji do ich wykonania. Na pewno... W obecnej chwili wykonuje się większą liczbę testów niż w marcu czy kwietniu. Czyli to też musi mieć wpływ na wynik. A druga sprawa, że lekarze nabrali doświadczenia, już nie ma tej paniki, nie ma nerwowych ruchów, w związku z czym te testy dobiera się pacjentów lepiej. Czyli mówiąc krótko, jest większa szansa, że test będzie dodatni. I to na pewno ma wpływ. Natomiast drugi wynik jest znacznie bardziej niepokojący, czyli liczba zgonów. Dodałbym liczba pacjentów hospitalizowanych z powodu koronawirusa i liczba pacjentów, którzy przebywają aktualnie na oddziałach intensywnej terapii. To tak naprawdę się liczy, bo jak ktoś łagodnie przechoruje koronawirusa czy bezobjawowo, to nie jest bezpośrednio problem. W takim razie przechodzimy do pana doktora Sutkowskiego. Czy pan też tak ze spokojem podchodzi do tych danych? Znaczy, panie redaktorze, szanowni państwo, no nie należy histeryzować, nie należy świętować, bo oczywiście nie ma czego świętować. Bez fatalizmu, ale bez triumfalizmu. Oczywiście daleki jestem od tego, żebyśmy tutaj popadali w jakieś skrajności i tu musimy bardzo zdroworozsądkowo na to patrzeć, odrzucić te skrajności. Jesteśmy w pewnym etapie pandemii, czy to jest pierwszy etap, czy to jest drugi etap, to naprawdę wirusa mało interesuje. Myślę, że to jest dalej jeszcze jakiś pierwszy etap generalnie, jeżeli już o tym mówimy. Ale to kompletnie nie ma znaczenia. Mamy rzeczywiście zwiększoną liczbę wykrywanych przypadków zakażeń. Mamy równocześnie stosunkowo mało, chociaż zwiększającą się liczbę osób hospitalizowanych, ale tylko 25% łóżek w szpitalach jednoimiennych jest zajętych i 9% respiratorów. To są dane, które dla odmiany, w odróżnieniu od tych, o których mówimy, trochę powinny nas uspokajać. Myślę, że to jest dobry moment i właściwy moment, żebyśmy pewne rzeczy sformułowali rzeczywiście i w wypowiedziach tutaj polityków słyszę ten głos, wyraźnie słyszę, powiedziałbym chyba pierwszy raz od kilku tygodni i bardzo się z tego powodu cieszę. My w poniedziałek zebraliśmy się, razem zresztą z panem profesorem, na takim think tanku medycznym, który się nazywa Medyczna Racja Stanu, gdzie mówiliśmy o tym, że powinniśmy oczywiście przestrzegać tych zasad, o których wspomnieliście państwo w materiale, o których mówił pan premier cały czas, a więc dystans, maseczki i oczywiście higiena wokół nas, higiena, dezynfekcja, ale równocześnie pamiętać o edukacji, takiej miękkiej i twardej edukacji, o karach. Pierwszy raz słyszę dosyć wyraźnie o karach. I cieszę się z tego, powiem szczerze, daleki jestem od karania dla samego karania, ale no nie możemy się tylko przecież przez 4 miesiące pouczać, jak mamy się w przestrzeni publicznej zachowywać. Ja się z panami zgadzam, karać trzeba, bo to jest coś, co moim zdaniem na ludzi działa. Dostaniesz mandat jeden z drugim, że nie założyłeś maseczkę, to się nauczysz. Tu się zgadzamy. Ale dobrze, ale na przykład pan profesor Gut mówi dzisiaj, w radiu mówił, że pary młode, które na przykład zapraszają na wesela i gdzie się goście zarażą koronawirusem, powinny płacić karę za to, że naraziły tych ludzi na wirusa i na to, że muszą iść do szpitala. Albo na przykład właściciele sklepów powinni płacić kary, że dopuścili w ich sklepie do zakażeń. Co wy o tym sądzicie, pan doktor Kuchar? Jak to, proszę państwa, ocenić, czy ktoś się zaraził w sklepie? Wesele to już rzeczywiście łatwiej. Ja powiem tak,
Przeanalizujmy, gdzie się ludzie zarażają obecnie. To są wesela, to są dyskoteki i to są duże zakłady pracy, które nie przestrzegają elementarnych zasad bezpieczeństwa i higieny. Bo jeżeli górnicy jadą stłoczeni jak śledzie w windzie, gdzie ponoć jest tam ułamek metra kwadratowego na jedną osobę, no to to się musiało tak skończyć. Czyli to można było przewidzieć. Nie wiem dlaczego dla wesel uczyniono wyjątek. Przecież na weselach to się je, pije, tańczy i zazwyczaj kończy się nad ranem. W związku z czym ryzyko zakażenia przy jeszcze 150 osobach jest po prostu duże. Skąd taka dysproporcja? Bo ja mam wrażenie, że porównajmy tą pandemię do takiego naczynia z dziurami. Pewne dziury są po prostu za duże. My tu będziemy zatykać małą dziurkę w postaci dezynfekcji rąk, natomiast ogromna dziura w postaci wesel i w postaci dyskotek, które też nie muszą funkcjonować, zostaje. Ja, z moich doświadczeń wynika, że obecnie właśnie w ten sposób głównie się ludzie zarażają. Jak to udowodnić, że to się zarazi w sklepie? On powie, bo był w sklepie, to się zaraził w sklepie. To nie jest takie proste. Koronawirus nie jest bardzo zaraźliwy na szczęście. Te 2 metry odległości czy maseczka plus unikanie dotykania błąd śluzowych plus czy mycie rąk, czy w każdym razie niedopuszczenie, żeby przenieść go drogą kontaktową, w zupełności wystarcza. W naszym szpitalu, gdzie mam pacjentów zakażonych koronawirusem, nie ma zakażeń wewnątrz szpitalnych, czyli można tego uniknąć. I żadnych cudów tam nie robimy. No, żadnych cudów nie robimy. W takim razie ja się zapytam pana doktora Sutkowskiego. Ja rozumiem, wesela, szpitale, wesela, tam się zarażamy, czy górnicy się zarażają. A czy idąc do sklepu mogę czuć się bezpiecznie? No, panie redaktorze, bezpieczniej na pewno niż na weselu nad ranem, jak słusznie zauważył pan profesor. Ale powiedziałbym tak, powinniśmy przestrzegać tych zasad dotyczących sklepu, bo jeżeli widzimy kolejki, które stoją obok siebie kilka godzin, a to w Zakopanem, a to gdzieś nad morzem, a to w Bieszczadach, na szczęście jeszcze w przestrzeni otwartej, ale także zdarzają się kolejki gdzieś w dyskotece, w przestrzeni zamkniętej, to niebezpieczeństwo zarażenia się w tym miejscu przy gromadzeniu się ludzi, którzy wchodzą sobie na plecy, jest oczywiście duże. Większe jest na pewno na weselach, większe zdecydowanie jest w tych kopalniach, windach, większe jest na pewno gdzieś tam na dyskotekach, ale oczywiście także musimy przestrzegać tych reguł. Te reguły są potrzebne do tego, żeby zdrowie publiczne chronić. A jeśli spaceruje, panie doktorze, na bulwarach z rodziną na przykład i jest to piękny sobotni wieczór na przykład albo popołudnie, gdzie są tłumy, bezpiecznie jest czy nie? To znaczy, panie redaktorze, pan doktor Sutkowski jeszcze. Redaktor nie, razy i rodzina razem. Nie będziecie państwo blisko tych osób, nie będziecie tłumem szli. Zresztą nawet jeżeli, to niebezpieczeństwo nie jest duże. W przestrzeni otwartej nie jest takie duże. Nie o tych mówimy miejscach. Mówimy zdecydowanie o miejscach tych, które wymieniłem. Jeszcze dodałbym te duże zakłady pracy, gdzie z tą higieną z jakichś powodów czasem po prostu charakteru tej pracy, jak na przykład w kopalniach, ciężko ją utrzymać. To za razie pan doktor Kuchar. Czy powinniśmy się powoli znowuż w niektórych dziedzinach zamykać? A jeśli tak, to w jakich? To znaczy, myśmy już z panem doktorem wymienili te najbardziej ryzykowne miejsca czy czynności i jak najbardziej tutaj jest miejsce do ograniczeń, bo szczerze mówiąc gospodarka wielkich strat nie poniesie, jeśli się wesela ograniczy znowu do takich imprez rodzinnych, czy powiedzmy zamknie dyskoteki. No trudno. Jest sytuacja zagrożenia epidemicznego. Jest trwa epidemia. Natomiast trzeba też... Ja myślę, że mam wrażenie, że nasze społeczeństwo przechodzi w skrajności. Jak był pierwszy przypadek w marcu, to była powszechna panika. Niektórzy ludzie ale to trudno się dziwić, panie doktorze. Ja to był jeden przypadek. Chwileczkę, panie redaktorze, to był jeden przypadek. No jaka jest szansa, że pan akurat na niego trafi? Natomiast teraz, kiedy mamy kilkaset przypadków dziennie, to ludzie już właśnie zupełnie przyzwyczaili się, czy oswoili, czy stracili. O nie, boją się, panie doktorze, boją. Panie redaktorze, niestety nie boją się za was. A panie doktorze, w takim razie pytanie tego rodzaju. Bo mówił pan, że trzeba się zamykać w niektórych sferach, tak, bo to nie podniosą straty. Teraz widzę restauratorów wyklinających, jeżeli nas oglądają w tej chwili. A na przykład tacy fryzjerzy. Zamknąć czy nie, pan doktor Kuchar? No bez przesady. Jeżeli fryzjer może być w maseczce, to jest jeden fryzjer, jeden klient na godzinę. To jakie jest ryzyko, panie redaktorze? Jak to w ogóle porównywać z ryzykiem wesela, gdzie nie ma maseczek, bo jak pan będzie pił przez maskę, czy je będzie jadł i całował młodą pannę, to jak to zrobić z maską? I przebywa pan w ich towarzystwie kilkanaście godzin i bliziutko. No to nie ma, jeszcze 150 osób, czyli nawet jak jest jedna zarażona, to ma pan ryzyko, powiedzmy, że na nią akurat pan trafi. Natomiast u fryzjera jakie to jest ryzyko? Pewnie, że nie zerowe, bo bardzo trudno zerowe ryzyko, ale bardzo małe. Dobrze, to w takim razie rozumiem, te argumenty do mnie trafiają. Pan doktor Sutkowski, jak będzie wyglądała w takim razie ta druga fala?
Przede wszystkim powinniśmy, nie wiem, czy druga fala, czy jeszcze ciąg dalszy tej pierwszej, ale powinniśmy odrzucić skrajności. Odrzucić skrajności. Z jednej strony nie powinniśmy hołdować temu paraliżującemu strachowi, z drugiej strony nie możemy tego wirusa lekceważyć. Będzie wyglądała pewnie tak, że będziemy czasem włączać hamulec. Czasem będzie pedał gazu, a czasem będzie hamulec. Będzie to następowało pewnie po sobie, tak jest na całym świecie. Musimy się z tym nauczyć, odrzucając te skrajności, znaleźć ten złoty środek. Ten złoty środek powinniśmy znaleźć my wszyscy w naszych zachowaniach indywidualnych, także w poszczególnych miejscach, w gospodarce, w nauce, także w wakacjach oraz w ochronie zdrowia. To jest bardzo ważne, żebyśmy znaleźli pewne procedury. I tych procedur jednak... To panie doktorze, czy wysłanie dzieci do szkół 1 września, do szkół stacjonarnych w ramach normalnej, zwykłej nauki w ławce szkolnej jest tym złotym środkiem? Panie redaktorze, dzisiaj moim skromnym zdaniem trochę za wcześnie na kategoryczne stwierdzenie, pewnie powiedziałbym o tym 10-15 sierpnia. Jeżeli sytuacja byłaby taka, jaka jest, to akurat w przypadku dzieci wysłanie dzieci do szkół nie wiąże się z tak dużym ryzykiem, jak wspomniane tutaj przez nas różnego rodzaju imprezy, co tu dużo mówić, podwyższonego ryzyka epidemiologicznego. Ale z drugiej strony szkoła musi się przygotować na warianty hybrydowe, a więc naukę w realu, ale naukę także przez internet. O matko, jako ojciec dziecka, który się uczy przez internet, wiem, co to znaczy, to już wolę chyba normalną szkołę. W takim razie pan doktor Kuchar, a pan by wysłał w takiej sytuacji, jaka jest dzisiaj, wysłałby pan dzieci do szkół 1 września? Znaczy, powiedzmy sobie jedną rzecz. To nie dzieci roznoszą koronawirusa. My już wiemy pewne rzeczy na temat koronawirusa i wiemy, że większość dzieci zaraża się od dorosłych, a rzadko kiedy w drugą stronę. To po co zamykano szkoły wtedy? A szczerze mówiąc, nie wiem. Może, bo zamykano wszystko, to zamykano również szkoły. Myślę, że dlatego, po tym tych informacji wówczas nie mieliśmy. W związku z czym należało zrobić... Szczerze, podejrzewam, że zrobiono wszystko, co się zrobić dało, a niektóre działania efekty przyniosły, a niektóre okazały się być nadmiernie. Włosi ocenili po fakcie, też proszę zwrócić uwagę, że Włosi też zamknęli szkoły, że było to niesłuszne, dlatego że każdy kij ma dwa końce. To, że zamknięto szkoły, sprawiło, że młode matki, w tym na przykład przedstawicielki zawodów medycznych, siedziały w domu. Czyli ktoś ich pracę wykonywał. Kto? Starsze koleżanki, które już dzieci w szkole nie miały. I to się, albo też pokolenie jeszcze starsze, czyli dziadkowie się tym dziećmi opiekowali. Czyli w efekcie więcej było zagrożenia związane z zamknięciem szkół niż pożytku, bo to nie dzieci przenoszą. Ale przed nami sezon grypowy. Wiadomo, że to nie jeden wirus, który wywołuje zakażenie układu oddechowego. To jest grypa, to jest paragrypa, to jest rinowirus. Tych wirusów jest kilkadziesiąt, jeśli nie więcej. I proszę zwrócić uwagę, co się będzie działo jesienią. Jeżeli nawet koronawirus będzie stanowił tylko mały odsetek zakażeń układu oddechowego, ale biorąc pod uwagę nieswoistość objawów, takich jak kaszel, takich jak gorączka, takich jak samopoczucie, to przy każdym takim przypadku będzie pierwsze podejrzenie jakie? Koronawirus. Czyli podejrzewam, że taki pacjent będzie zmuszony albo do kwarantanny, czy tam izolacji, albo żeby wykonał test. Tutaj nam tych testów prawdopodobnie zabraknie, bo przypomnę, że w sezonie grypowym do lekarzy rodzinnych zgłasza się nawet i 100 tysięcy pacjentów z objawami rzekomo grypowymi. Ale panowie, jeżeli przyjdzie zima, ja sobie wyobrażam taką... I wówczas zamknięcie szkoły ma sens. Dokładnie, ale jeżeli przyjdzie zima, ja sobie wyobrażam, że jeżeli dostanę grypy, będę miał na przykład temperaturę, ja z reguły mam 37,5-38 stopni, wszystko mnie boli, ja pierwsze, co będę myślał, to będę myślał, że mam koronawirusa. I co wtedy mam zrobić, pan doktor Sutkowski? Panie redaktorze, najważniejsza będzie tutaj konsultacja z lekarzem i to konsultacja przez telefon. Nie jechanie na SOR, nie jechanie do oddziału chorób zakaźnych. Ta konsultacja skończy się poradą, która albo będzie mówiła o konieczności wykonania badań, albo realnej wizyty w gabinecie lekarskim, oczywiście w pewnym reżimie sanitarnym z obu stron, rzecz jasna. Albo w sytuacjach już ewidentnie wskazujących, zwykle nie na początku, które by mówiły, że to będzie koronawirus, wdrożenia określonej procedury. Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce opracowuje takie procedury. Zespół ministerialny w poniedziałek zaczął opracowywać tego typu procedury. To jest najwyższy czas, żebyśmy to zrobili. Dlatego też powrót pana ministra Szumowskiego, koordynacja tych prac ma oczywiście głęboki sens, żebyśmy wypracowali najlepsze metody właśnie pewnej ścieżki pacjenta, żeby z jednej strony drzwi przychodni były zamknięte dla wirusa, a otwarte dla potrzebujących pacjentów,
ale i z drugiej strony jednak, żeby szpitalne oddziały, wszystkie szpitalne oddziały ratunkowe, ale i oddziały chorób zakaźnych nie zapchały się, przepraszam, wszystkimi chorymi, którzy będą z objawami każdej, nawet najdrobniejszej infekcji, która zapewne koronawirusem nie będzie. Ale do tego też, poza określonymi procedurami, potrzeba to, co pan profesor mówił przed chwilą, dużego wsparcia ze strony różnego rodzaju miejsc, gdzie można wykonać testy, gdzie można tego pacjenta, gdzie trzeba poddać tego pacjenta pewnemu triażowi. To jest w opracowaniu. Mam nadzieję, że to w ciągu kilku tygodni powstanie taki plan, który będzie dobry, właściwy, oparty o telemedycynę, a w określonych przypadkach także o realną wizytę w gabinecie lekarza rodzinnego. Panowie, ja potrafię sobie wyobrazić taką sytuację, że jak będzie już ten październik, listopad i tych zakażonych będzie dosyć dużo, powiedzmy, że w skali polskiej 1000-2000 dziennie. Czy wtedy trzeba będzie robić znowu lockdown i zamykać wszystko? Jaka byłaby wasza rada, pan Kuchar? Ja bym był przeciwny. Ja bym raczej nastawił się na działania uprzedzające. Skoro my wiemy, jesteśmy tutaj w trójkę zgodni, że coś takiego wystąpi, czy bardzo jest prawdopodobne, że wystąpi, no to promujmy już w tej chwili szczepienia przeciwko grypie, to chociaż będzie mniej tych zachorowań. Promujmy, proszę państwa, dla osób starszych szczepienia przeciwko pneumokokom czy krztusicowi. Już nauczmy się może z byle powodu z pomocy lekarskiej nie korzystać, tak żeby ta liczba osób, która zgłasza się po poradę, była ograniczona tych osób, które mają problemy i rzeczywiście takiej pomocy wymagają. A jeśli chodzi o działania, trudno powiedzieć, to trzeba być elastycznym. Podejrzewam, że trudno dzisiaj zaplanować, co robić we wrześniu, październiku, listopadzie. Trzeba być przygotowanym na różne opcje, ale jak wspomniałem, te rzeczy w sensie profilaktyki szczepionej na pewno będą aktualne. A może szczepionka na grypę powinna być obowiązkowa, pan doktor Sutkowski? Co pan o tym sądzi? No, ja myślę sobie, że nie tyle obowiązkowa, co my wszyscy powinniśmy chcieć się zaszczepić, proszę państwa. Bo tu my mówimy o jakiejś strasznej karze, którą mają być te szczepionki, a my powinniśmy chcieć. Ważne by było, żebyśmy się nie szczepili w 4%, tylko tak jak Niemcy i Skandynawowie w 60 czy 70%. Wtedy uzyskamy wspaniały efekt i nie będzie 4,5-5 miliona zachorowań na grypę, co się każdego roku zdarza, na pneumokoki dla osób starszych, na krztusiec i inne zresztą, na przykład na rotawirusy. Na rotawirusy, powszechne szczepienie dla dzieci i tak dalej, i tak dalej. Promujmy te metody, promujmy te wszystkie procedury, profilaktykę, przygotujmy się. Ja też jestem przeciwko takiemu lockdownowi, jak był, ale jestem za zasadą, która będzie elastyczna, hybrydowa, bo ta nowa normalność to jest właśnie ten złoty środek z odrzuceniem skrajności. Z odrzuceniem skrajności. Panowie, jeszcze jedno pytanie. Co tam się właściwie w tych Stanach Zjednoczonych dzieje? Bogaty, ogromny kraj. Kraj, który ma wysokiej klasy lekarzy, szpitali i tak dalej. A tam po prostu tych ludzi, no w setkach tysięcy już liczymy zakażonych. Pan doktor Kuchar. Od czego to? Tak, przede wszystkim populacja Stanów Zjednoczonych liczy oficjalnie 330 milionów, a ile tam jest imigrantów, to nikt tego dokładnie nie wie. Czyli kraj gęsto zaludniony ogromnej populacji. Po drugie, tam nie ma obowiązkowych ubezpieczeń zdrowotnych, w związku z czym ludzie czekają długo z pójściem do lekarza, czyli idą dopiero wtedy, jak z nimi jest źle, że uważają, że muszą już pójść, czyli idą w zaawansowanych stadiach. I wreszcie kolejna sprawa. Ogromna liczba osób otyłych. Otyłość jest jednym z niezależnych czynników ryzyka, a to, co ta epidemia otyłości w Stanach przybrała już dramatyczne rozmiary. I to daje efekty. Tam praktycznie każdy ma czynnik ryzyka, bo nawet jak jest młody, to jest otyły. No i jak to się na to się nałoży choroba, która się przenosi, a proszę zwrócić uwagę, że tam w Stanach są te ogromne miasta, jak Nowy Jork, aglomeracja 18-milionowa, no to metro, środki komunikacji, to przecież nie wirus sam się przenosi, tylko ludzie go przenoszą. Jeżeli są warunki do przenoszenia, no to się przenosi. A zakażanie, jedna osoba zakaża dwie, trzy osoby, no to jest to w postępie geometrycznym przecież się liczba chorych zwiększa. No i to w Stanach Zjednoczonych obserwujemy. A jednocześnie silne takie tradycje wolnościowe. Oni uważają, że jakiekolwiek ograniczenie, powiedzmy, związane z epidemią, ograniczenie pewnych swobód obywatelskich, czy zabranienie czegokolwiek, to jest właśnie naruszenie ich praw osobistych, no to się buntują przeciwko temu, nie przestrzegając tychże zaleceń. I jeszcze pytanie do pana doktora Sutkowskiego. Panie doktorze, już wiem, że na wesele, jak dostanę zaproszenie na wesele, to odmówię. Jak dostanę zaproszenie na konsolację po pogrzebie, to też oczywiście odmówię. Ale za tydzień zaczynam urlop i chcę jechać nad Bałtyk. Mogę spokojnie tam pojechać?
Panie redaktorze, spotkamy się nad Bałtykiem, bo ja we wtorek też zaczynam urlop. Także życzmy wszystkim dobrego urlopu, ale bezpiecznego. Zachowujmy się właśnie racjonalnie. Ja do amerykańskich jeszcze argumentów dodałbym lekceważenie w pierwszych tygodniach przez administrację tego problemu, jakim jest pandemia, a dzisiaj pan prezydent mówi na Twitterze, pan prezydent Trump, a może byśmy przełożyli wybory, bo sytuacja jest ciężka. Także proszę państwa, to jest też bardzo ważne, żebyśmy pamiętali o odrzuceniu tych skrajnych bardzo myśli i zdecydowanie skoncentrowali się na pragmatycznych, zdroworozsądkowych zasadach i wtedy ten urlop nad Bałtykiem na pewno nam obu się uda, czego zresztą panu profesorowi Kucharowi też życzymy. Dziękuję wam, drodzy lekarze, serdecznie. Pan doktor Ernest Kuchar oraz Michał Sutkowski byli naszymi ekspertami w tej sprawie. Dziękuję wam, drodzy państwo, serdecznie. Drodzy widzowie, i może, nie, teraz będzie apel nie do widzów, a będzie do strażników miejskich i do policjantów. Zanim wypiszecie kolejny mandat za źle zaparkowany samochód, może wejdźcie do jednego, drugiego, trzeciego sklepu i zobaczcie, czy ludzie noszą maseczki, bo może tam jesteście potrzebni, a nie przy wypisywaniu mandatów. Drodzy państwo, za chwilę trzecia część debaty dnia. Zostańcie z nami. Huawei App Gallery. Sklep z wieloma aplikacjami. Odkryj na smartfonach P40 Lite i P40 Lite E. Hot Wings? Hot Shots? A może Classic? W KFC to ty wybierasz. Nowy kubełek dla jednej osoby jest aż w trzech wersjach. Każda za 9,95. Sprawdź. Powiedz raz jeszcze. Jęczmień. Chęć na napitek zimny powodowana ciepłym powietrzem z połowy. Kasztelan. Ale skąd ty? Z Sierpca. Co? Przyjaciele wzywają. Raczcie wpaść. Wjechał Kasztelan. Jasne, pełne z Sierpca. Racz waść wpaść. Zobacz małe i zamazane jako duże i wyraźne. Perfect Zoom to okulary zapewniające powiększenie aż 160%. Szycie, oglądanie zdjęć, monet, znaczków czy majsterkowanie to żaden problem. Poliwęglanowe soczewki są odporne na zarysowania. Oprócz okularów otrzymasz również wygodne etui. Zadzwoń już teraz pod bezpłatny numer telefonu lub wejdź na www.tvokazje.pl. Wielki finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pralka Bosch teraz za 1090, Samsung Smart TV 4K teraz za 1590 zł. Wygrałam! Witamy w świecie Eurojackpot. Chcę zafundować coś mojej mamie. Kolacja w restauracji? Domek nad jeziorem? A może relaks na działce? Marzenia spełniają się bardziej. Eurojackpot. Teraz do wygrania 260 milionów złotych. Oszczędzaj nawet do 16% paliwa. Hybrydowe Suzuki są dla każdego. W najnowszej ofercie w Play na lato dla przenoszących numer tylko teraz mamy wyjątkową okazję. Abonament ze smartfonem. Przecenione z 65 zł na jedyne 50 zł miesięcznie. Tak, tylko 50 zł za wszystko. Nielimitowane rozmowy i SMS-y. MMS-y oraz 7 GB internetu. Mm-hmm. I ten Samsung Galaxy A20e. Nie czekaj, bo latem w Play płacisz mniej. Przejdź do Play i skorzystaj z super przeceny. Samsung Galaxy A20s z abonamentem tylko za 50 zł miesięcznie. Play, największa sieć komórkowa w Polsce. Play. Czekanie cię nie urządza? Nie czekaj. Kup teraz w IKEA wszystko to, na co tylko masz ochotę w 20 ratach 0%. Niech żyje tu i teraz. IKEA. Niech żyje dom. Oszczędzaj dzięki Lidlowym cenom. Polskie jaja. Wielkość L. 10 sztuk. Za 3,99 przy zakupie dwóch opakowań. Świeży łosoś atlantycki, filet ze skórą. 3,99 za 100 gramów. Kiełbasa śląska Megapaka. 9,90 za kilogram. Umiesz tak. I to potrafisz, i to. A myślisz, że stosowanie hybrydy jest za trudne? Nie masz kiedy? Masz. Wystarczy 20 minut. Nie umiesz? Wszystko umiesz. To nie dla ciebie. Wszystko jest dla ciebie. Nie wiesz, jak zmyć?
Łatwo to zmyć. Przełom w stosowaniu hybryd. Neonail Simple. 3 w 1. Kolor, połysk i trwałość do 2 tygodni. Malujesz, utwardzasz, gotowe. Hybrydy z proteinami. Simple od Neonail. Jest tako starogórolsko, prawda? Za kiedy w górach wieje, wieje i wieje. Kiedyś nareszcie wiać przestaje. Ten bark pasuje i smakuje do wszystkiego. Najlepiej przy wspólnym stole. Napoje Tymbark. Naturalnie do posiłku. Niezapomniani bohaterowie. Gdzie są te kobiety? Niezwykłe spotkania z ludźmi żyjącymi według własnych reguł. Pomysł na życie polega na tym, żeby realizować swoje marzenie. Zabawna proza codzienności oraz autentyczne emocje. Pełna gotowość, ma kilometr. Piękno polskiej ziemi i współczesne losy jej rdzennych mieszkańców. Solidna dawka historii. Tak miał zginąć Adolf Hitler. Gdzie? Różnorodna oferta kultowych seriali dokumentalnych ukazujących Polskę, jakiej jeszcze nie znacie. Życie to nie bajka. W kanale Polsat Play. Po pracowitym dniu zasługujemy na małą nagrodę, której sam nie mogę się oprzeć. Chrupiąca bagietka i Camembert Prezydent. Aksamitna skórka, kremowe wnętrze i delikatny smak. Doskonałe. Kiedy chcę rozkoszować się smakiem, wybieram Camembert Prezydent. Prezydent. Smakuj życie. Sąsiedzie, żona ciekawa, co tam sąsiad montuje. Esoleo. Instalację fotowoltaiczną. No i tak jej powiedziałem, a ona, a po co to, na co to? No żeby mniej płacić. Za prąd. No ale to pewnie za chłodu z tym. Wszystkie formalności załatwili za nas. Zaprojektowali, pomogli w uzyskaniu kredytu. Szybko zamontowali i nie uwierzy sąsiad, możemy dostać nawet dotację 5000 zł. 5000? A na start nie wydaliśmy ani złotówki. O, i teraz wszystko jasne. Jak słońce. Esoleo. Nieskończona energia. Wybierz instalację fotowoltaiczną Esoleo i płać mniej za prąd. Przyjdź do salonów Plusa i cyfrowego Polsatu i sprawdź, jakie to proste. Promyczku, my też będziemy czerpać energię ze słońca. Ja już dawno wpadłam na ten pomysł, Stefan. I czas, drodzy Państwo, na trzecią część debaty dnia, a w tej debacie w trzeciej części pan Błażej Kmieciak, przewodniczący Państwowej Komisji do Spraw Pedofilii. Witam pana ciepło i serdecznie. Dobry wieczór. Dobry wieczór panu redaktorowi, dobry wieczór państwu. Panie przewodniczący, jaki jest cel komisji, jaki jest cel pana jako szefa tej komisji? No, myślę, że przede wszystkim celem tej komisji jest wsparcie tych, którzy przez wiele lat albo doświadczali cierpienia, krzywdy związanej z strasznym przestępstwem, jakim jest pedofilia. To jest jeden taki etap, jeden element, który jest dla nas szczególnie ważny. Myślę, że tym elementem, który dla nas ma kluczowe znaczenie, jest pomoc dzieciom. Tak jak każdy z nas, członków komisji, ślubował prawie tydzień temu w roku ślubowania, że naszym takim indywidualnym, bo każdy z nas robił, czynił to indywidualnie, ale także zbiorowym jako gremium celem, jest ochrona praw dzieci, które są krzywdzone przez sprawców czynów pedofilskich, przestępstw o charakterze seksualnym. I takim celem, myślę, że który warto także bardzo mocno nazwać i określić, jest również przede wszystkim podejmowanie działań prewencyjnych, czyli zapobiegawczych, a także działań o charakterze edukacyjnym, mających przede wszystkim na celu właśnie ochronę dzieci przed tym szczególnym rodzajem krzywdy, która, jak często powtarzam, pozostaje w sercu człowieka i w jego, myślę, że psychice i emocjach tak naprawdę przez całe życie. To w takim razie pytanie, kim pan jest, Błażej Kmieciak? Do tej pory był pan w ogóle nieznany opinii publicznej i nagle pana nazwisko wypłynęło i to w takich okolicznościach. Jakie ma pan przygotowanie do tej pracy? Ja, drodzy państwo, przede wszystkim moja mama, która jest dla mnie bardzo ważną osobą, zawsze zwracała mi uwagę, bym był osobą pokorną. Oczywiście trudno mówić człowiekowi, że ma być pokorny, bo wtedy ewidentnie jest niepokorny. Natomiast ja przede wszystkim jestem, drodzy państwo, absolwentem pedagogiki specjalnej, jestem absolwentem resocjalizacji i mam doktorat z socjologii prawa. Specjalizowałem się przez wiele lat w ochronie praw pacjenta, gdy przez blisko dekadę byłem
jednym z pierwszych w Polsce rzeczników praw pacjenta szpitala psychiatrycznego, gdzie na terenie województwa łódzkiego, bezpośrednio na terenie oddziałów z ramienia pierw Biura Praw Pacjenta, potem Biura Rzecznika Praw Pacjenta, chroniłem osoby, które chroniłem praw osób, które znajdowały się na terenie szpitali, w tym dzieci, a od blisko 7 lat jestem wykładowcą akademickim w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Mam habilitację z nauk prawnych, jestem osobą, która także czynnie i zawodowo przez ten czas odejścia z pracy rzecznika pracowałem jako mediator, jako terapeuta, jako osoba specjalizująca się w interwencji kryzysowej także osób, które doświadczały krzywdy o charakterze seksualnym, zarówno dzieci, jak i osób dorosłych, które musiały radzić sobie z pewnymi zdarzeniami o charakterze niepojęcie traumatycznym. To teraz wiemy już, kim jest pan Kmieciak. Przechodzimy do spraw bardziej politycznych. Wiele osób, część opinii publicznej odebrało pana wybór, a nie księdza Isakowicza-Zalewskiego na szefa tejże komisji, jako coś w rodzaju sojuszu państwa z Kościołem. Jako taki sygnał, dobrze, będziemy badać, ale za głęboko nie wejdziemy. Co pan o tym sądzi? No, ja jestem urzędnikiem państwowym i mnie decyzje polityczne w żadnej mierze nie będą tutaj jakimkolwiek pewnym drogowskazem, ani nie powinny być i nie będą jakimkolwiek wyznacznikiem i pewnym obszarem do komentowania. Trudno mi sobie wyobrazić, panie redaktorze i drodzy państwo, bym jako osoba będąca urzędnikiem państwowym, ślubująca oczywiście przed wybrańcami naszego narodu, przed posłami, bym komentował decyzję konstytucyjnego organu, jakim jest organ Parlamentu Polskiego. Stąd też nie będę odnosił się do tej decyzji, oczywiście nie z racji braku szacunku, czy dla pana redaktora, czy dla naszych szanownych widzów. Po prostu uważam, że jako urzędnik państwowy powołany zostałem przede wszystkim do tego, żeby merytorycznie zająć się sprawą ochrony ofiar, ochrony dzieci przed krzywdą. A wrócę na chwilę do tego pewnego przedstawienia mojej osoby. Ja, drodzy państwo, mam w pamięci każdą rozmowę z dzieckiem, które było krzywdzone, które było ofiarą przemocy seksualnej. Proszę mi wierzyć, że jest faktem publicznym, że jestem osobą niedowidzącą. Ja w młodości, w dzieciństwie byłem niewidomy. Ale ja doskonale pamiętam wzrok każdego z tych dzieci i to nie jest żadna wypowiedź moja pod publikę, tylko proszę mi wierzyć, że będąc też ojcem i kochając swoje córki nad życie, doskonale pamiętam, jak niepojętym wzrokiem patrzyły na mnie dzieci, z którymi musiałem porozmawiać na temat ich sytuacji. Stąd też komentowanie moje jakichkolwiek tutaj, wiem, że dla państwa też ważnych aspektów polityczno-społecznych, nie mieści się po prostu w mojej urzędniczej roli. Panie przewodniczący, był pan związany wcześniej z Ordo Iuris, czyli z organizacją, której bliskie są wartości chrześcijańskie. To pytanie takie, jak będzie wyglądało w takim razie, no nie tyle szukanie tej pedofilii, czyli ale jej ujawnianie w kościele, szczególnie w kościele katolickim. Jak wiadomo, pedofilia jest obrzydliwym przestępstwem, dotyczy wielu zawodów, profesji, czy wielu ludzi, ale ta w kościele jest szczególnie wzbudzająca, no, taką bym powiedział, odrzucenie i obrzydliwość. Czy pan będzie konsekwentne w walce z pedofilami w sutannach? Drodzy państwo, te wartości chrześcijańskie i ten kontekst, o którym mówimy, zachęcam każdego z nas, bo to jest bardzo ważna lektura, do której chcę teraz zachęcić. To jest preambuła polskiej konstytucji z 1997 roku. Tam, jak to mówimy w prawie, expressis verbis, czyli bezpośrednio i wprost zwrócona została uwaga na wartości chrześcijańskie. I to chcę zaznaczyć bardzo mocno i wyraźnie. Nie będę uciekać od wartości chrześcijańskich, o których pan redaktor wspomniał. Nie dlatego, by promować jakiekolwiek aksjologiczne konteksty, bo wspomniana konstytucja gwarantuje nam wolność myśli, sumienia i wyznania, ale dlatego, że na wartościach chrześcijańskich opiera się nasz piękny kraj, Polska. I do tego w żadnej mierze nie będę podchodzić z jakimkolwiek kompleksem, przepraszam. Jeśli chodzi o moją aktywność w Instytucie Ordo Iuris, a więc... Ale no to chciałem pana zapytać. Przepraszam, że panu wchodzę w słowo. Chodzi mi bardziej o coś innego, bo jak wiadomo, Ordo Iuris jest organizacją, której bliskie są wartości chrześcijańskie, bliski jest Kościół. Ale wiadomo, że trzeba też zwalczać pedofilię w Kościele. Czy to pana nie będzie ograniczać przed wejściem właśnie w ciemne strony Kościoła?
Ale dlaczego? Dlaczego mamy cokolwiek ograniczać? Jakakolwiek istnieje w mojej aktywności, która jest także aktywnością publicystyczną, naukową, czy nawet w aktywności wspomnianego przez pana mojej aktywności w Instytucie Ordo Iuris, jakie działania wobec na przykład moich krytycy, bo wiem, że tacy są, bo miałem okazję także ich tydzień temu wysłuchać. Zastanawia mnie jedna rzecz, panie redaktorze i drodzy państwo. Jaki element w moim życiorysie, jeżeli ktoś go badał, jest taki, który sugerowałby cokolwiek takiego? Bo akurat ja w moich publikacjach, zarówno naukowych, jak i publikacjach publicystycznych, bardzo mocno starałem się zwracać uwagę na fakty, na merytoryczne konteksty koniecznych działań w różnych obszarach, w tym obszarach również wspólnot chrześcijańskich i wspólnot religijnych, które mają na celu ochronę dzieci przed tym wspomnianym przez pana okropnym i obrzydliwym przestępstwem pedofilii. Stąd też tego typu wątpliwości, które słyszałem, czy z mównicy sejmowej, czy one do mnie trafiają w różnych komentarzach, mam ochotę naprawdę odpowiedzieć, dlaczego. Bo my dzisiaj, drodzy państwo, bardzo lubimy komentarze, one są bardzo fascynujące, ale mimo wszystko jako badacz i osoba, która zamierza stworzyć merytoryczny urząd, jednak będę odwoływał się do faktów. To w takim razie, panie przewodniczący, taka sprawa. Kardynał Gulbinowicz, metropolita wrocławski, do niedawna spiżowa postać. Teraz ujawniane są kolejne elementy z jego życiorysu, o tym, jak miał współpracować z byłą bezpieką. Mówi się o tym, że też tolerował pedofilię w swoim kościele. Takie oskarżenia padały. Co pan na ten temat powie? No, ja powiem na ten temat to, że każda zbrodnia pedofilii, bez względu na to, jaki strój nosi sprawca danego czynu albo osoba podejrzana o ten czyn, właśnie po to komisja ma charakter państwowy, by wyjaśniać każdy tego typu temat. Domyślam się, że wielu z nas interesują konkretne nazwiska, konkretne konteksty, konkretne sprawy i tak dalej. My jako komisja państwowa jesteśmy organem niezależnym i każda sprawa, bo rozumiem, że w przestrzeni medialnej tak sieje się pewnego rodzaju wątpliwość, że komisja będzie miała jakieś na przykład nie do końca precyzyjne aktywności i działania w danej materii. Drodzy państwo, ja to mocno zaznaczam, my jako komisja będziemy działać w sposób będziemy analizować konkretne rzeczy. Jeżeli zostaną one zgłoszone przez konkretne osoby, które w sposób oficjalny nam o tym przekazują tą informację, my będziemy zapraszać stosowne osoby. I myślę, że to jest najważniejsze, bo domyślam się, że ja też dostaję różne pytania dotyczące konkretnych postaci i bardzo mocno i bardzo precyzyjnie chcę zwrócić uwagę na to, że nie jest rolą komisji teraz pro futuro, czyli tak trochę na przyszłość zastanawianie się, kogo my zaprosimy. Zaprosimy te osoby, które będą przez osoby inne zgłoszone jako potencjalni sprawcy albo osoby, które na przykład dokonały jakichś, byśmy powiedzieli, utajnień albo niewłaściwych postępowań, ale odnosić to będziemy w sposób merytoryczny i precyzyjny do konkretnej sprawy. Czyli kończąc ten wątek, będziecie również obecni w diecezji wrocławskiej i wyjaśnicie tę sprawę. Będziemy obecni w każdym miejscu, w którym ktoś na poważnie, na serio i z troską o osoby pokrzywdzone przekaże komisji informację, mówiąc to wprost, tu stało się coś złego, tu ktoś cierpiał, tu ktoś płakał, tu na przykład ktoś, przepraszam, takim slangiem młodzieżowym powiem, ktoś zawalił sprawę. Ktoś ewidentnie popełnił błąd i komisja jest po to, by weryfikować tego typu sprawy. My mamy, wbrew temu, co czasami niektórzy twierdzą, komisja ma naprawdę poważne uprawnienia. My mamy prawo naprawdę dołączyć do postępowania wyjaśniającego. Mamy także prawo być oskarżycielem posiłkowym za zgodą osoby poszkodowanej albo jej opiekuna prawnego w postępowaniu sądowym, a więc są to naprawdę konkretne uprawnienia, poważne uprawnienia. A uprawnienia śledcze też macie? Możecie prowadzić śledztwa? Nie jesteśmy komisją śledczą. My w ogóle, język polski jest pięknym językiem, natomiast domyślam się, że wielu z państwa kojarzy się komisja z komisjami śledczymi, do których nas w pewnym sensie troszeczkę przyzwyczaja w demokracji polskiej polski parlament. Nie, my jesteśmy komisją stałą, komisją, która, co jest ważne, komisją, która ma także do swojej dyspozycji urząd państwowej komisji. Ten urząd będzie zatrudniać ekspertów w zakresie prawa, ale co jest dla nas także ważne, pewnego wsparcia ekspertów w zakresie wsparcia psychospołecznego, bo nie chcemy być wyłącznie urzędem, który będzie opierać się na bardzo ważnych paragrafach i artykułach kodeksowych, ale chcemy opierać się przede wszystkim na wsparciu tych osób, które do nas się zgłoszą, bardzo różnym wsparciu. W takim razie kolejne pytanie. Joanna Scheuring-Wielgus, w dniu, w którym był pan powoływany w ubiegłym tygodniu na szefa komisji, w emocjonalnym przemówieniu w Sejmie mówiła, że jest pan związany z Ordo Iuris, o tym już mówiliśmy, ale powiedziała, że jest to fundamentalistyczna organizacja. Ciężkie oskarżenie, ma pan okazję je odeprzeć.
Proszę wybaczyć, drodzy Państwo, że się uśmiecham, ale oglądałem ostatnio wywiad pani poseł na temat właśnie komisji i ja jestem naukowcem, stąd też jakby zwróciłem od razu uwagi na pewne luki w przekazie, jaki szanowna pani poseł przekazywała właśnie na temat komisji. Ja powiem wprost. Dokładnie 15 lat temu opublikowałem swój pierwszy artykuł naukowy. Tutaj wyjaśnię Państwu, że to nie jest takie proste, bo dwóch samodzielnych najczęściej pracowników, czyli profesorów, musi zbadać taki artykuł pod kątem zgodności merytoryki. W ciągu 15 lat opublikowałem tych artykułów ponad 200, stąd też prawie 500 profesorów badało mój dorobek, a rok temu blisko 100 wybitnych prawników uznało, że zasługuje na miano doktora habilitowanego. Z całym szacunkiem dla pani poseł Wielgus. Ale naprawdę jestem przyzwyczajony do krytyki, ale merytorycznej. Jeżeli pani poseł Wielgus będzie chciała kiedyś, ja mam nadzieję, że niedługo uda nam się skonstruować, bardzo zresztą staram się o to, by jak najszybciej powstał Urząd Państwowej Komisji. Jeśli kiedykolwiek pani poseł będzie chciała podjąć merytoryczną dyskusję, ale opartą na faktach, a nie wyobrażeniach bądź też jakichś komentarzach, proszę mi wierzyć, ja bardzo lubię rozmawiać z ludźmi, którzy inaczej myślą niż ja. Natomiast zachęcam jednak do odnoszenia się do zweryfikowanych informacji. Pan Kmieciak dementuje w takim razie informację pani Scheuring-Wielgus. Ordo Iuris nie jest organizacją fundamentalistyczną. I ostatnie już chyba pytanie. Czy to, że ta komisja powstała, jest dowodem na to, że polskie państwo w ciągu ostatnich 30 lat, odkąd odzyskało niepodległość, przegrało z gangami pedofilskimi, gdziekolwiek one są? W mojej ocenie, odpowiadając na to pytanie, musimy przede wszystkim zastanowić się, kiedy poważnie zaczęliśmy dyskutować na temat przestępstw pedofilii. I rzeczywiście tak naprawdę ta dyskusja ma miejsce od ostatnich kilku lat. Oczywiście mamy bardzo ważne, bardzo głośne i myślę, że istotne produkcje, materiały filmowe, które bardzo jasno zwróciły uwagę przede wszystkim na głos ofiar, na głos tych, którzy cierpią, tych, którzy potrzebują konkretnej pomocy. I rzeczywiście te ostatnie miesiące, myślę, że kilka lat, to jest poważna debata i dyskusja na ten temat. Dla mnie, jako dla osoby, która uczestniczy obecnie w komisji, ale jestem przekonany, że dla całej komisji, jej powstanie jest przede wszystkim dowodem na to, że chcemy w sposób rzetelny i konkretny nie skupiać się na przede wszystkim sprawcy. Sprawca powinien być surowo ukarany karą dotkliwą, którą będzie odczuwał za krzywdzenie osób bezbronnych, niewinnych, które nie miały jakiejkolwiek formy ochrony. Natomiast my, przede wszystkim jako komisja, ja mimo wszystko będę bardzo mocno zaznaczał, że dążymy przede wszystkim do nazwania zła złem, ale przede wszystkim do stworzenia takiego, dania takiego sygnału i pokazania, że ci, którzy do tej pory byli wsadzani w pewną przestrzeń słabszą, ci, którzy byli krzywdzeni, którzy doświadczali pewnej beznadziei, mogą uzyskać pomoc ze strony organu państwowego, jakim jest zarówno komisja, jak i nasz urząd, który jest do tego dedykowany. Panie przewodniczący, króciutko, bo zostało nam 15 sekund. Skończy się bezkarność pedofilii dzięki pana pracy? Jestem przekonany, że komisja będzie tym miejscem, który głośno będzie mówić o tym, że żaden pedofil, żaden sprawca czynów pedofilskich nigdy nie powinien być bezkarny, a osoby, które płaczą, które cierpią i ich bliscy powinni otrzymać rzetelne wsparcie. Dziękuję panu serdecznie. Błażej Kmieciak, przewodniczący Państwowej Komisji do Spraw Pedofilii, był ostatnim gościem w dzisiejszej debacie dnia. Dziękuję panu bardzo. Kłaniam się państwu nisko i panu redaktorowi również dobranoc. Dobranoc. Drodzy państwo, a zanim ja powiem wam dobranoc, to zachęcę was do oglądania następnego programu w Polsat News, bo już za chwilę interwencja ekstra. A o czym? W programie między innymi o szczegółach bonu turystycznego, czyli bardzo ważna sprawa, od kiedy będzie wypłacany. Gościem programu będzie Andrzej Gut-Mostowy, wiceminister rozwoju, ważny gość, tym bardziej, że koronawirus zaczyna nam torpedować wakacje. Ale wirus czy nie wirus, ja za tydzień jadę na urlop, ale na razie mówię wam, drodzy państwo, dobranoc, miłego wieczoru. Widzimy się jutro o 19:50. Dobranoc. Zawsze wspierałam zbiórki charytatywne, ale nigdy nie sądziłam, że będę musiała zbierać fundusze na ratowanie życia mojego synka. Dali mi go przytulić tylko na chwilę. A potem przyszła straszna diagnoza. Gdy dowiedziałam się, że z serduszkiem synka jest coś nie tak, to nie mogłam w to uwierzyć. Jasia uratować może tylko zabieg w klinice w Postunie. Bo jego serduszko może przestać być. Pomóż Jasiowi i innym podopiecznym Fundacji Polsat. Wystarczy jeden SMS 7531 o treści pomoc. Fundacja Polsat. Jesteśmy dla dzieci.
Dziś w interwencji ekstra o tym, jak łatwo